Witajcie w następnej Ale Degustacji. Dzisiaj mam irlandzką whisky, którą kupiłem w Aldiku. Art Fallen Premium Brand Irish Whisky, podwójnie destylowana, 40%, zielona butelka. Z tyłu piszą, że oczywiście stworzona w małych partiach, używając najlepszych zbóż i irlandzkiego słodu. Whisky produkowana z unikatową delikatnością i niesamowitym charakterem. No i specjalnie wyprodukowano dla Aldi, ale przez kogo to już nie napisali. Natomiast jak poszukałem trochę, to wszystkie te nieliczne źródła powiedziały West Cork Distilleries. A oni robią całkiem dobrą whisky. No to pomyślałem, będzie dobrze chyba. Taka dosyć oldschoolowa etykieta, myślę. Przejdźmy do... A, i tu jest zakrętka. No, w końcu Aldi musi być tańszy. Ładny kolor. Od razu wiadomo, że jest to irlandzka whisky. Dużo zielonego jabłuszka. Bardzo przyjemnie, lekko słodkawo. Są też nutki takie właśnie deskowe, waniliowe. Trochę właśnie bourbona czuć. Jest bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Wasze zdrowie? Bardzo delikatna. Owocowa. Przyjemna słodycz. A później przychodzi troszkę bardziej takie alkoholowe pieprznięcie, ale jest ono umiarkowane. Fajne rozgrzewanie, troszeczkę takich przyprawowych nut. I dalej to niby się załamuje, ale wchodzi wtedy rozgrzewanie w przełyku i ono dosyć długo się utrzymuje. Jest to bardzo miłe uczucie. Finish jest taki jakiś króciutki, niewyraźny. Troszkę gdzieś czekoladę, ale jakoś tak niedużo tego jest. Jak się kubki smakowe już uspokoją, to ta whisky jest jeszcze bardziej delikatna. Teraz jakby się otworzyła, jest jeszcze więcej rozgrzewania, jeszcze więcej przyprawowych nutek, ale też więcej owocowości. Więcej wanilii, więcej bourbona, więcej deski. No i troszkę więcej w finiszu. No, taka czekolada. Wiecie co, no coś... Naszła mi ochota w tej chwili na chili con carne z tego powodu. Coś podobnego. Fajne. Bardzo przyjemne, owocowe. I ten jabłkowy aromat utrzymuje się przez całość ekspozycji. Czyli jest nie tylko w aromacie i pierwszym, powiedzmy, pierwszym łyku, ale on pozostaje. On jest przytłumiony, powiedzmy, ale on wypływa. O, bardzo przyjemna whisky, jak na budżetową. Bardzo fajnie się to pija. Warto chyba spróbować, czemu nie. W całkiem ciekawej cenie kupiłem, 15,99. No, ale już widziałem, w Lidlu skoczyły ceny, także to też może pójść do góry. Ale nawet jeżeli pójdzie o funta do góry, to i tak będzie dobra cena, bo to jest dobra whisky. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba, tak jak podoba mi się ta whisky.
dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej audiodegustacji. No i przekażcie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć.